Witajcie moi kochani. Tak, wróciłam z pracy i powiem szczerze, jeszcze od razu usiadłam do stołu, o tak powiem. I słuchajcie, dzisiaj mi przyszły nowe karty tarota, bo ja jestem, wiecie, trochę chora na punkcie kart, a tym bardziej ich tarota. Znalazłam na tym największym takim, wiecie, portalu zakupowym karty, które tylko rozpakowałam i się zakochałam. Ja Wam spróbuję te karty pokazywać dzisiaj do kamery, bo one są przepiękne. Może tak, pokażę Wam, co Wam pokazać. 10 kielichów. Zobaczcie. Niesamowite. To jest młoda artystka. Nazywa się, teraz Wam powiem, Mila... O God, zabijcie mnie teraz. W każdym razie Mila. Nie, nie zabijajcie mnie. Dwójka buław. O, sprawiedliwość wypadła mi z ręki. Zobaczcie. Całkiem inne karty. Są tak piękne. As mieczy. Nie wiem, czy wy to widzicie. Nie, to akurat tak nie bardzo, ale... Dziesiątka mieczy. Czwórka pentakli. Patrzcie. Trójka kielichów. Nie są fajne? No, ale już dobra. Także moje piękne karty tarota i zrobię Wam dzisiaj czytanie 3 dni i 3 noce, czyli co nas czeka w weekend. Aż sama jestem ciekawa. Kochani, ja sobie sobotę wzięłam wolną, bo jak myślałam, że w styczniu będzie trochę mniej pracy, no ale się przeliczyłam i szczerze mówiąc 3 dni takiego hardkoru mi wystarczy, czyli w sobotę biorę wolne i postaram się nadrobić czytania prywatne, kochani. Ja wiem, że wy czekacie i tak dalej, bardzo wyrafinowanie to robicie, ale postaram się w sobotę i w niedzielę przesłać Wam te Wasze czytania. Ale dzisiaj na luzie zaglądamy sobie właśnie w energię na nadchodzący weekend, czyli piątek, sobota, niedziela. Co się może wydarzyć, jakie energie stoją do naszej dyspozycji. No i oczywiście witam wszystkich nowych członków naszej świetlistej rodziny. Cieszę się bardzo, że tak pięknie rośnie tutaj nasz kanał, bo to nie jest mój kanał, to jest nasz kanał. No i wierzę, że razem stworzymy przepiękną energię na tym kanale. Okej. Okay. No to co? Nie gadam już więcej, już się nagadałam. Ruszamy. Ja już te karty dzisiaj oczyściłam sobie kadzidełkami i tak dalej. One są jeszcze sztywne, ale tak jak mówię, jestem nimi zachwycona. Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasne przesłania dla nas tutaj. Na kanale Mystikon, kanale miłości, czyli my tutaj tylko miłość, a kto nie miłość i światło, to niech sobie idzie na inny kanał. Proste. Jak komuś nie smakuje moja zupka, bo ostatnio komuś nie posmakowała, to przecież ja tu nikogo za włosy nie targam i nie każę tutaj być. Zawsze można się odwrócić, wyłączyć wideo i sobie iść tam, gdzie energia dopasowana do ego. A my ruszamy. Dobra. Co się może wydarzyć w ciągu tych najbliższych 3 dni i 3 nocy? No i pięknie, no i mamy nasze więzienie. Mamy sprawiedliwość. Dobrze, dobrze. Bardzo dobra karta. Pierwszy arkan wielki. Tutaj będzie, wiecie co, ponieważ weszliśmy w rok 8, to jest również rok karmy, więc pierwszy impuls, jaki dostałam, to będzie ktoś, coś, będzie karma wyrównana. Karma bądź dharma, czyli dobra bądź zła. Zobaczymy, ale praktycznie co zasiałaś, to zbierzesz. Teraz zobaczymy, co będzie. Mamy królową monet.
Czyli to jesteś ty i mamy króla monet. I to jest on. Mamy parę. Power couple. To jeszcze. Ja sobie zaraz oczywiście, że dopowiem te karty, bo na razie to niewiele nam mówią. W każdym razie będziesz miała kochana bądź kochany. Panowie sobie to odwracają. Mamy coraz więcej panów, słuchajcie. I dzisiaj dostałam wiadomość, która mnie poruszyła. Jeden z naszych panów napisał mi, że przy ostatnim czytaniu mówi, ty nawet potrafiłaś z faceta wycisnąć łzy. I wiecie co? To jest największy komplement dla mnie. Jeśli potrafię czytaniem trafić do serca mężczyzny, no ale oczywiście my mamy tutaj innych mężczyzn jak nasze Wiktory, tu są osoby bardzo wrażliwe, bardzo świetliste, bardzo w miłości, ale mimo wszystko, nie? No przyznajcie się dziewczyny, napiszcie mi w komentarzach, której z Was się udało faceta doprowadzić do łez. I nie mówię o śmiechu. Jestem bardzo ciekawa na Wasze komentarze. Także panowie sobie odwracają, ogólnie to ja będę zawsze mówiła z perspektywy kobiety, która patrzy na mężczyznę. Mówię, tutaj akurat nie ma, ja czytam energię. Ty jesteś zawsze kobietą w moim czytaniu, nawet jeśli jesteś mężczyzną, a każda męska karta odpowiada za Twoją osobę, którą nosisz w sercu, która jest Ci bliska, i mamy cesarza. No to kochanie, będziesz miała do czynienia w ten weekend z dwoma panami. No i zobaczymy, co oni chcą. Dla niektórych, ponieważ mamy królową pentakli i króla pentakli, to może być po prostu Twój mąż. Albo z kimś, z kim jesteś. Okej, no to co? Patrzymy na sprawiedliwość. O co chodzi w sprawiedliwości? Wow. Wiecie co? Tutaj mamy kartę małżeństwa. Może być tak, że niektóre z Was właśnie będą się cieszyć tym, że są po rozwodzie. Dla niektórych wróci karma, czyli zostaniesz wynagrodzona za swoje starania, za swoje dobre serce, za swoją cierpliwość może właśnie upieczętowaniem związku. Czyli my mamy tutaj dwie energie, powiem Wam szczerze. To może być rozwód, ale to może być też, że ktoś poprosi Was o rękę, bądź weźmiecie ślub na przykład jutro. Ok. Na królową monet. No i mamy pana. Na króla monet. Ojej, ojej. I na cesarza. Oj, ten cesarz to ciacho. Muszę Wam pokazać zaraz to. Nie, pokażę Wam już teraz. Patrzcie, takiego mamy cesarza. No. Powzdychajcie. 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Zabieram. Kochani moi. Więc tak, Ty jako królowa pentakli, pod Tobą położył się... O Boże, Agnieszka już znowu zaczyna. Pod Tobą położył się Twój pan. Pan, którego nosisz w sercu. Dobra? Mówię o kartach, że się położył. No. Już kosmate myśli, już słyszę. Już widzę tego wafla u niektórych. Słuchajcie. Więc tak, na pewno będziecie mieć do czynienia właśnie ze swoją osobą, ze swoim Wiktorem, ze swoim panem, którego nosicie w sercu. O co chodzi? To jeszcze sobie doczytam. Pod królem pentakli mamy, kochani, drogi. To znaczy, on będzie dokona jakiegoś wyboru. Nie wiem jeszcze o co chodzi z tym wyborem, może zaraz nam się coś pojawi, ale najbardziej to mi się podoba, że z cesarzem, kochani, będziecie mieć date'a, czyli będzie randka, może być prezent, może stanąć przed Waszymi drzwiami z kwiatuszkami. Ja Was proszę, jeśli się to wydarzy, piszcie mi w komentarzach.
Czyli ogólnie zapowiadają się naprawdę ciekawe, romantyczne historie. Co mnie jeszcze zastanawia, bo to jest wszystko jasne, tylko ten król pentakli, on chce dokonać wyboru. Tu mamy kogoś, kto jest bardzo powolny. Bardzo powolny i właśnie teraz chcę dokonać jakiegoś wyboru, ale ja jeszcze mi to... O, wybierze ciebie. Ach, jakie to romantyczne dzisiaj czytanie. Moje drogie, przyjdzie Pan i powie tak. To tak w skrócie, nie? Słuchaj, kochanie, wiem, że to za długo trwa, wiem, że się wlekę jak ślimak, ale właśnie chcę dokonać wyboru i wybieram ciebie. Tak karty leżą, tak wypadają. Słuchajcie, no mamy szansę na sukces, nie? Dobra. No i co? No i można już kończyć czytanie, nie? Zobaczmy, co nam powie na te energie, które tu już leżą, mój Erat Alikwanto. Twoja historia jest twoja. Ty jesteś twoją historią, tak się nazywa. Tak, ty jesteś twoją historią. Ja, patrzcie. I mamy Lorda. Nic nie zatrzyma światła. Słuchajcie, kochani, tutaj, bo mamy i karmę, i mamy cesarza, i mamy was jako parę. Kochani, tutaj w ten weekend może się naprawdę wydarzyć coś bardzo znaczącego, co jest prowadzone przez uniwersum. Tutaj Bóg stoi za sterem. Ja jeszcze jestem ciekawa, niechby nam wyszła jeszcze Tiwaz, jeśli chodzi o runy. Dzisiaj wezmę sobie karty. Jak wyjdzie nam Tiwaz, kochani, no to już w ogóle rozmięknę. Proszę, jaka runa wspiera to czytanie? Jaka runa... Aż jestem ciekawa. I was. Oj, 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 to jest... Czekajcie. Wchodzicie na wyższy poziom świadomości. I teraz jak jest Einweihung po polsku? Einweihung po polsku. Nie powiem wam. Boże, no. No ale musicie mi wybaczyć, kochani. W każdym bądź razie runa Aiwas mówi, że wchodzicie na wyższy poziom no tak. Tu się otwiera nowy portal. To jest Cis. To jest runa Cisu. Cis to jest otwarcie nowego portalu. To jest również Cis w Erat Alikwanto. On mówi o połączeniu, o miłości dusz. I to wypasowało, bo tutaj rzeczywiście może być, co prawda nie mam żadnej karty, która by mówiła o bratnich duszach i tak dalej, no ale no w kim się zakochujemy? No w duszy się zakochujemy, prawda? Więc kochani, tutaj wchodzicie, ja odnoszę wrażenie, że w ten weekend może wydarzyć się tak, że ze swoją ukochaną osobą dla niektórych z was wejdziecie na wyższy poziom. Czyli może z jakiegoś takiego związku, takiego luźnego, może nagle się okazać, że Pan powie, kochanie, ty jesteś tą, na którą czekałem całe życie i wybieram ciebie. I bierzemy ślub. Takie energie mamy. No i co? To co? Jeszcze weźmiemy znaki zodiaku i zobaczymy. Co nam tu będzie rezonować? Mamy koziorożca i dziesiątkę. Mamy tego, co strzela, czyli strzelca z dziewiątką. Mamy pannę, szóstka. Mamy jedynkę. Mamy dwójkę i jeszcze jedna karta. Pamiętajcie, że te znaki zodiaku i czas to jest bardziej taka zabawa. I mamy byka, dwójeczka. Prawda?
Bo tak naprawdę uniwersum nie zna ani płci, ani czasu. To jest wszystko mało istotne. To, co dla nas się wydaje, nie wiem, rokiem, to dla uniwersum to jest tylko pstryknięcie paluszkiem, nie? Ale jeszcze jedną kartę mam wyciągnąć, słyszę. I ta karta to jest czwartek. To jest bardzo ważna, ważna karta, bo możecie, dzisiaj mamy czwartek, jeszcze dzisiaj możecie dostać, słyszę, jakiś znak. I macie iść za tą energią. Może zróbmy tak, że zatrzymujecie wideo i włączacie radio. I posłuchajcie, jaka muzyka, bo tam będzie ukryte przesłanie dla Was. Czyli zatrzymajcie to wideo, włączcie radio i posłuchajcie pierwszego zdania, jaka muzyka, jeśli po angielsku, to sobie przetłumaczcie, bo to będzie jakieś ważne przesłanie dla Was, kochani. I to bym była też wdzięczna, jakbyście mi napisali w komentarzach, co się wydarzyło, jakie przesłania dostaliście. I mamy dziewiątkę. Moi drodzy, ja i tak jeszcze czuję, że muszę wyciągnąć moją runę. Jakoś nie daje mi to spokoju, więc wyciągnę jeszcze taką moją, wiecie. Bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste. Jaka runa wspiera to czytanie? O, mamy Otala. Otala, połączenie. Połączenie się kogoś, czegoś, kogoś, bo mamy tu tylko kogoś, co jest warte ochrony. To jest runa połączenia. Kochani, mamy to. Piękne czytanie. Życzę Wam z całego serca, abyście wszyscy poszli z tym w rezonans. Chyba, że ktoś powie, nie, nie mam ochoty na jakiś tam facetów i związki, i małżeństwa, to już w ogóle, no to dobra, to mam nadzieję, że się fajnie bawiliście, ale wszystkim innym życzę, jeśli sobie tego życzą, aby to czytanie poszło z Wami 1000% w rezonans. Kochani, to życzę Wam miłego weekendu. Ja się oczywiście w weekend jeszcze z jakimś czytaniem pojawię, ale póki co trzymamy kciuki, że dokładnie będzie tak, jak chcecie. Buziaczki, kochani. Mua.